witam wszystkich na kolejnym motovlogu z Renią. Renia jako plecaczek. Godzina wieczorna jest za 23 minuty 5. I już jest ciemno. Mamy, nie wiem, czy to widać, 4 stopnie na plusie. A zegar stoi na ulicy Zegarowej. Idziemy się bujnąć gdzieś, zobaczyć, co dzieje się w naszym mieście. O, mój fokusik. Co dzieje się w naszym mieście o tej porze. Pewnie nic, za wiele się nie dzieje. Dzisiaj zapowiadali deszcz ze śniegiem. Niebo trochę straszyło, ale na razie nic z tego nieba nie poleciało. Robimy wolną rundkę sobie po kole. Co się dzieje w takim mieście o tej porze? Takie małe miasteczko o tej porze. Żabka otwarta, ludzie siedzą w domach, nikomu się nie chce wychodzić, gdzie nie gdzie ktoś tam na spacer sobie wyjdzie lub jak musi wyjść po piwo, to wyjdzie po piwo i to wszystko. No, tu ktoś na spacerze, ogólnie niewiele ludności sobie spaceruje. Tu pan płakał na pasach jakiś, czy tam coś robił, tar oczy bynajmniej. Przycierał oczy. Tu sobie skręcimy na skrzyżowaniu, zatrzymamy się kulturalnie na stopie. Nie wiem, no jest stop, ale nie ma linii zatrzymania, więc tak naprawdę nie wiadomo, gdzie się zatrzymywać. No właśnie, trochę taki paradoks. Jest znak stopa, nie ma linii. A jest taki pas do wyjeżdżania dodatkowy. Tu sobie pojedziemy może w tą stronę. Raczej po mieście niż po wsiach. Po wsiach to będzie ciemno. Na zakrętach już trzeba uważać. No i jedno, no co? Taką pogodę, chciałem o tym wspomnieć już wcześniej, no co trzeba mocno dosyć zwracać uwagę, to może w małych miasteczkach, gdzieś tam na jakichś wioskach, gdzie są namalowane oczywiście pasy, może nie tyle, ale pasy, tak jak na przykład takie znaki, jak tu widać, te strzałki, przejścia dla pieszych, są pokryte taką grubą warstwą, no tutaj akurat nie, jak widać, ale często są pokryte taką grubą warstwą jakiejś farby, nie wiem, czy to jest jeszcze dodatkowe coś. Te pasy mają służyć ku temu, jak przejście dla pieszych normalne tutaj było, te pasy mają służyć ku temu, żeby były bardziej widoczne i bardziej wytrzymałe, ale jednocześnie są cholernie śliskie. Miałem taką sytuację niedawno dosyć, jak wracałem bodajże z Konina. Tak, to było na trasie. Wracałem z Konina. Tutaj widać, te pasy są takie normalne. No, są grubie pomalowane i tak dalej, ale są normalne. Że nie są. No, czuć ten asfalt pod tą farbą. Ale nieraz właśnie jest tak, że ten pas jest o wiele grubszy. Nawet czuć, jak się na niego wjeżdża. Na taki pas oddzielający pasy ruchu lub przejście dla pieszych, czuć nawet, jak się nieraz na niego wjedzie, że on jest po prostu grubszy, ale powierzchnia tego pasa jest strasznie śliska. Przekonałem się o tym właśnie zwalniając już, skręcając na skrzyżowaniu, gdzie wjechałem na taką strzałkę grubą. No i ta strzałka po prostu
spowodowała to, że podczas zwalniania, już nie mówię o jakimś ostrzejszym hamowaniu, ale podczas zwalniania po prostu koło mi się uślizgło. A zwłaszcza, że było wilgotno, bo jak nie jest wilgotno, to jeszcze w miarę ta opona się czepia tego pasa. Ale jak już jest wilgotno, to naprawdę można się poślizgnąć. Także uważajcie na te pasy. Nie wiem, czy ktoś porusza już ten temat, czy nie, ale naprawdę warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli możecie, to omijajcie, przejeżdżajcie gdzieś tam między tymi pasami i uważajcie, żeby czasami nie hamować. No jak nie hamujecie, no to jest w miarę bezpiecznie. Jak zahamujecie, no to już można po prostu się na takim pasie przejechać. No i myślę, że odnośnie pasów właśnie to by było na tyle, bo co tu więcej można dopowiedzieć. Są po prostu niezbyt bezpieczne. No, miałem taką sytuację też busem. Któregoś razu byłem w jakimś większym mieście, było kilka przejść, ale to chyba była Gdańsk bodajże. Było kilka takich przejść dla pieszych i były światła. Zatrzymałem się i podczas ruszania uślizgło mi się koło. Chyba spotkałem Dominika. Tak, spotkałem Dominika. Siema! Jak tam? Jak tam? Wracasz? Gdzie śmigałeś? Tak, znajomego byłem. Aha. Ja wiem, na kogo cię trąbię? Co się dzieje? Nie no, jechaliśmy. Teraz zjechałem, tak mi skoczyło, coś się było. Może na czymś się poślizgnąłeś? Jest szybszy niż ten twój, pewnie szybszy, tak? No to jest 50. Czyli co, można bez prawa jazdy, tak? No. Tak. No tak. Ale jak to idzie? No widziałeś zresztą na filmie. Wyciągnie tak naprawdę. Stówę? Ty chyba żartujesz sobie tak. Poważnie. To nie widać. No. My idziemy dalej jeszcze. A ty co, zmykasz do domu? No, tak już czekałem. A gdzie idziecie? My tutaj sobie jeszcze objedziemy gdzieś kawałek i... Chciałam zobaczyć, co jest pod tym mostem, co tak się wczoraj świeciło, co jak wracaliśmy z Konina, co mówiłeś, co tam się tak świeci. Że oświetlony pomysł, czy coś, tak? A to tam zjedziemy na dół? No nie, no zobaczymy. To zobaczymy. No, to jest do domu, bo naprawdę... No my tylko tutaj jedziemy i zwracamy już w sumie. Tak, tak. No. O! Weź se to tak wstać, to było fajne. Ja tak sobie wkładam, ale jak jedziemy już, to teraz to nie jedziemy, to wkładasz. Zaparowałem. No ja tak sobie nie robię. To. Dziękuję. Na razie. No narka! No, trzymajcie się. Objedziemy sobie rondo. Dookoła. I spróbujemy wjechać na wał. Tu jest mrocznie, co? Tu nie mamy jakąś drogę. Przesknieje. Nie wiem, czy ona prowadzi do wału, czy nie. Spróbujemy.
jest mrocznie, jest strasznie. Może znajdziemy jakieś zwłoki. Może pogoni nas jakiś pies. Nic nie wiadomo. Jest ciemno i ponuro. Widziałaś? Co? Sarna chyba. No ale wyjedź tam z tych kolejnych jakichś. No po co wiesz, że tak nie wiem. No ja właśnie nie wiem. Ale ja jeszcze chciałem dojechać do wału. Nie, ale nie chcę, wracaj. Renia się boi, muszę zawracać. Ślisko tu. I klasztor nasz kolski. No tu już jechaliśmy, więc jedziemy na Złodziejowo. Czułaś to? Motorem. Jedziemy motorem. Cztery stopnie na plusie. Motorem. O! Ale tak na koniec to powiem wam, że dzisiejszy dzień i wieczór był naprawdę zajebiście spędzony, ponieważ pojeździłem sobie z Renią na motorze. Można powiedzieć, że jednego dnia zrobiłem dwa odcinki, gdyż jeden vlog był bez tematu, a drugi miał temat o pasach. Renia mówi nie wiem, bo nie słyszy co mówię. I naprawdę, mimo tego chłodu, dla nas sezon się jeszcze nie skończył. Pojechaliśmy po południu sobie na wieś, a później jeszcze wieczorem pojeździliśmy sobie tutaj po okolicach. No i co mogę powiedzieć, to to, że zapraszam was na kolejny odcinek, który na pewno za jakiś czas, jeżeli będzie tylko pogoda godna do jazdy, taki odcinek pojawi się na moim kanale. Na pewno będzie też informacja na Facebooku o pojawieniu się kolejnego odcinka. Na moim Instagramie znajdziecie też jakieś fotki
które gdzieś tam przypadkiem się trafiły podczas jakiegoś tam fajnego wypadu. Tak więc zapraszam do oglądania, do subskrypcji, lajkowania na Facebooku i udostępniania dalej. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Bajo, Marka, bajo.